Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program AS Wywiadu, piąty sezon. Jesteśmy w restauracji Champions, po raz trzeci jest z nami Paweł Zarzeczny. Witam, dzień dobry. Powinienem dostać ten na stałe już, ten puchar przechodni na stałe. Tak, puchar przechodni na stałe, pijemy też cydr lubelski, robimy na złość Putinowi. Tak jest, ale dobrze robimy Lubliniance i motorowi Lublin. Chociaż podejrzewam, że ten cydr lubelski, to powiem szczerze, jest robiony w Chodziszowie pod Łodzią przez mojego kolegę Andrzeja Pawelca, który było nie było ostatni, jako ostatni właściciel klubu, zagrał w Lidze Mistrzów. Miałem przyjemność siedzieć na te wszystkie mecze, ale wtedy nie piliśmy cydru, tylko piliśmy trochę inne trunki. U Ciebie, Pawle, niewiele się zmienia, przede wszystkim zawodowo niewiele się zmienia, jeśli chodzi o ten czas, kiedy się nie widzieliśmy w naszym programie. Cały czas jesteś niezależny i cały czas sobie pracujesz na dużym luzie. No tak, na przykład dzisiaj pisałem tekst o Wyobraź sobie o chłopach. Przywołałem Władysława Reymonta i Nagrodę Nobla, opisując chłopów jako tę grupę społeczną, dzięki której my, pasożyty miejskie, będziemy mogli przetrwać, nawet wojnę, wszystko. Pasożyty dlatego, że pasożyt żyje na cudzym ciele, a my przecież chłopskie córki znamy dosyć dobrze. Więc to robiłem dzisiaj, a wczoraj na przykład robiłem program sportowy. Bardzo zresztą fajny, Legia wygrała. 100 tysięcy ludzi oglądało, co jest znakomitym wynikiem. I muszę powiedzieć, że sam nie wiem, co jest bardziej ciekawe, czy ta rzeczywistość, czy trochę ten świat bajek, sportu i tak dalej. A wydaje mi się, że jedno i drugie, jak ktoś potrafi dołączyć, to ma po prostu więcej pieniędzy. Ty pracujesz, może inaczej, ty trzymasz kilka srok za ogon, bo pracujesz w Orange'u, piszesz do Weszło, uważam, że Polska The Times. No jeszcze mam parę takich tajnych tych. Aha. Mossad, GRU, to takie, wiesz, takie firmy, które płacą, ale przelewy są nielegalne, więc nie możemy o nich mówić. Czy to jest lepsze dla dziennikarza, jeśli ma właśnie kilka źródeł utrzymania, niż jedno wielkie, potężne, to stałe? To na pewno. Ja bym oczywiście wolał być Szaranowiczem i mieć ze 30 tysięcy i sobie jechać służbowym autem do roboty, czy też dostawać zwrot za benzynę. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, że jutro ja mogę zostać prezesem telewizji, bo teoretycznie mogę, to mówimy teoretycznie, bo nie jestem pozbawiony praw obywatelskich i on nagle nie ma 30 tysięcy, czyli nie ma nic, tak? Natomiast jak ktoś mnie gdzieś pozbawia pracy, no to pozbawia mnie jednej piątej, jakiegoś fragmenciku drobnego. Ale jedną rzecz to muszę powiedzieć, się pochwalić, ja zresztą megalomania to jest moja taka cecha. Ale megalomania to jest poczucie wartości, to wcale nie jest zarozumiałstwo, poczucie własnej wartości. Otóż zastanawiałem się kiedyś, kto jest w Polsce najlepszym dziennikarzem. I tak sobie pomyślałem, że najlepszym dziennikarzem, mówimy o sportowych oczywiście, i tak sobie pomyślałem, że najlepszy dziennikarz to jest taki, który mówi i ładnie mówi i ładnie pisze. Otóż mówiąc szczerze, jak ktoś, kto ładnie potrafi opowiadać i ładnie pisać, to ja znam tylko jednego takiego, ale nie podam jego imienia i nazwiska przez wrodzoną skromność. Cała reszta, ja bym powiedział, to jest taka jednoręka, trochę tak jakby... Tak, bo zobacz nawet, że Krzysztof Stanowski, który potrafi kapitalnie bardzo pisać, bardzo pięknie pisać, a w telewizji uczeń wypada fatalnie. No, mówiąc szczerze, dramatycznie. Gorzej jeszcze od Ciebie. Jeszcze gorzej? Jeszcze gorzej. Ja myślałem, że gorzej już się nie da. Nie, da się, da się. A propos, porozmawialiśmy ostatnio... Nie, ale to taka kokieteria, wiesz. No, wyprzystoniałeś ostatnio, chyba byłeś na urlopie jakimś. Tak. Trochę tak. Tak. Plotkowaliśmy a propos o dziennikarzach przez telefon ostatnio, jak rozmawialiśmy. Może nie za dużo, ale trochę. Czy można w ogóle mówić o środowisku dziennikarskim? Bo ty mówisz, my dziennikarze sportowi. Nie, nie można. Na przykład ja sobie tak pomyślałem, że ja od chyba 10 lat nie napisałem ani nie poproszono mnie o jeden komentarz dla Przeglądu Sportowego, chociaż jestem, umówmy się, no, w tej czołówce dziennikarzy opiniotwórczych. Nie poproszono mnie nawet o zdanie na temat meczu trzeciej ligi, gdzieś tam, nie wiem, no, nawet nie wiem, kto gra w trzeciej lidze, ale przyjmijmy, że tam Szamotuły grają z Kotwicą Kołobrzeg. Nie poproszono mnie o nic i tak sobie myślę, dlaczego? No oczywiście wiem dlaczego, dlatego że miałem wypadek samochodowy, w którym jeden facet złamał rękę i został jeszcze uznany przez sąd za winnego, bo jechał za szybko. I ta ręka mu się wygoiła. Ale może pisać Hajto, który zabił babcię na pasach.
jak otwieram przegląd sportowy, widzę Hajtę, który zresztą pisać nie potrafi, no bo trudno, żeby on potrafił pisać, skoro w piłkę nożną nawet nie potrafił grać, a dlatego go mam na celowniku, bo kiedyś obraził mnie straszliwie w przeglądzie sportowym właśnie, w jakiś tam sposób próbując mnie dobić, a za chwilę się okazało, że nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Więc tak sobie myślę, o co to chodzi, że media nie chcą lepszych dziennikarzy, ciekawszych komentarzy, mądrzejszych ludzi. Przecież to naprawdę nie jest jakaś straszna odwaga. To ja nie jestem Andrijem Sacharowem, który nie mógł wystąpić w gazecie Prawda czy w telewizji Rosja, tylko jestem zwykłym Pawłem, który normalnie żyje, normalnie ma rodzinę, normalnie ma dzieci, super wykształcone. I zachowuje się normalnie, chodzi codziennie do pracy. I dlaczego taki człowiek nie może być? Nie wiem, to trzeba by zapytać. A o czym to świadczy, twoim zdaniem? O małostkowości generalnie, o jakimś prymitywizmie, prostactwie, jakimś kompletnym zatraceniu tego, że gazeta jest dla czytelników, a nie dla redaktorów. Ja kiedyś pamiętam, jak byłem szefem w przeglądzie, no formalnie zastępcą szefa, ale rządziłem. I powiedziałem, zwoływałem tych dziennikarzy raz tylko w tygodniu, ale powtarzałem im jedno, mówię, wy przestańcie mi tu wychwalać jakichś trenerków, jakichś piłkarzyków, jakichś kolegów swoich, bo to nie oni wam płacą pensję, tylko pensję wam płacą czytelnicy. Wam pensję płacą ci, którzy kupują pójdą gazetę do kiosku. Tak, dokładnie. Strasznie to ciężko docierało. Potem padł taki zarzut, ktoś się ośmielił się, bo ja to raczej tam nie tolerowałem opozycji. Ja byłem taki trochę putinowaty, ale padł taki zarzut, o, ty chcesz zrobić drugi Super Ekspres, nie? Ja mówię, słuchajcie, w Super Ekspresie, to jak pracowałem, to mieliśmy 2 miliony nakładu, a wy macie 100 tysięcy. Więc w ogóle wy powinniście się modlić, żeby być jak Super Ekspres. 2 miliony na 100 tysięcy to jest różnica 20-krotna. No i oczywiście dzisiaj przegląd ma 30 czy 20, zaraz go zlikwidują. Ja nie chcę, żeby to był jakiś atak na przegląd, tylko po prostu dla mnie to jest jakieś kompletne nieporozumienie, że człowiek jest mądry, przyzwoity, dobry. No ja nie wiem, czy ktoś w przeglądzie ma syna, który rządzi w największej firmie naftowej finansami, jest w zarządzie. Ja nie wiem, może tam ktoś jest taki. Ale może ja źle wychowałem dzieci. Bardzo możliwe. No a czy bo piłem tak, cydr lubelski na przykład. Ale ja piłem cydr lubelski, a dzisiaj zapłaciłem w szkole za koniec, wyobraź sobie, za szkołę córki klasycznie jak co miesiąc 1800 zł. To nie wiem, czy płacicie, bo 1800 za szkołę córki miesięcznie, rocznie to jest razy 18, 20, 22 tysiące. Plus egzaminy IB to jest 25, plus mundurki, podręczniki to jest 30 tysięcy. Ja nie wiem, może jesteście tacy genialni, tylko dlatego, że odróżniacie 4-3-3 od 4-2-1+2 albo 4-1+8-0. No dobrze, Paweł. Bo nie chcę pytałeś też o dziennikarstwie, no to wydaje mi się, że to jest akurat prawda. Bo nie chcę też o przeglądzie mówić praktycznie, w ogóle nie chciałem. Ale co to jest? Zakaz? Już tyle razy o tym mówiliśmy. O wyborczej ludzie się boili mówić, a nie, bali, przepraszam. To nie chodzi o to, czy ja się boję, czy nie. Wielokrotnie o przeglądzie rozmawiałem, dlatego nie chcę po raz kolejny. Natomiast moje pytanie jest takie, czy to pokazuje, że niezależnie kto przyjdzie, czy Pol, czy Rudzki, czy ktokolwiek, to ten przegląd i tak upadnie? To znaczy, nie wiem, czy upadnie, pewnie przejdzie, jako zostanie tygodnikiem. Natomiast ja tak czasem czytam z rozmawianiem Rudzkiego, którego kiedyś tam do tej Warszawy ściągnąłem. I on na przykład napisał taki felieton o robieniu okładek. Jak okładka jest ważna w gazecie, jak to wszystko super i że zrobili jakąś super okładkę. Otóż muszę powiedzieć, że oni nie zrobili nigdy ani jednej dobrej okładki. I on po prostu nawet nie wie, o czym mówi, więc naprawdę, żeby kiedyś to się nazywało, że trzeba mieć bigla. Bigla, nie wiem, co jest bigiel, ale bigiel to jest taka żyłka, taki nerw, takie coś takiego konkretnego. Otóż ci ludzie, ja ich nazywam nudziarze. To są nudziarze. Oczywiście wynik się zgadza. Składy się zgadzają. Na okładce jest Rafał Majka, wygraj tam. Tak. Jest to nudne. No i to jest ocena tego, który chodzi okuka do kiosku. Okuka mać
Nie wróci. I straczka w Legii. Nie, wróci, kiedyś wróci. Ja myślę, że powstaną nowe. Mnie się wydawało kiedyś, że ja przyginam. Zresztą mnie kryje, że czasami to tak na krawędzi było. Ale wydawało mi się, że ja przyginam. Ale potem, jak mnie już z tego przeglądu wyrzucili, za picie piwa zresztą. Poczekaj, to akurat się napije piwa, bo ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, nie znają konstytucji polskiej, że nie jest zabronione picie piwa, prawda? Więc powiem szczerze, że wydawało mi się, że przeginam, ale sprzedaż cały czas rosła. Wszystko, ludzie byli zadowoleni, a nie było takich wyników sportowych. Nie mieliśmy w najlepszej drużynie Europy Lewandowskiego, nie mieliśmy mistrzów olimpijskich, tak, jak i Stochów, jak Szkowa. No dobrze, a czy w gazecie wypada napisać pod adresem reprezentacji Polski nie czas na lizanie się po fiutach? To znaczy, później wyszło, że masz rację. Ja tak napisałem, ale drugie zdanie było, na razie osiągnęliśmy tyle co Senegal. Bo chodziło o to, że Senegal też awansował do mundialu. Jerzy Engel się wtedy śmiertelnie obraził i cała reprezentacja ogłosiła bojkot, zażądano zwolnienia jednego dziennikarza. Następni dziennikarze oczywiście natychmiast chętnie przyklasnęli, to Kołtoń, Borek, to pracowali przy tym. Więc ja przerobiłem to wszystko i te jakieś negocjacje, szantaże, to żenujące było. Wydaje mi się, że wracam do tej konstytucji. Konstytucja pozwala na wolność słowa, wolność wypowiedzi, no i oczywiście picie cydru lubelskiego, ale nie sponsorują mnie, więc to tak już nie będę ich reklamował. Będę mówił, że to jest cydr toruński. Więc konstytucja na to wszystko pozwala i ludzie u nas są strasznie zaskoczeni, że ktoś z tego korzysta. No i jak już mnie z tego przeglądu wyrzucili, że piję piwo, co nie jest zabronione, a niemiecki właściciel co chwila przychodził, stawiał piwo i whisky wszystkim młodym dziennikarzom, bo szukał jakichś takich krecików, to się nagle okazało, wszedł na rynek fakt. I fakt nagle zaczął walić tak między oczy toporem, siekierą, obuchem, sztachetą, kijem bejsbolowym. I nagle wszyscy powiedzieli, o, to jest nowoczesne dziennikarstwo tabloidowe, fantastyczne. No tylko, że ja to zrobiłem w przeglądzie i dzięki temu 100 ludzi miało pracę, a dzisiaj pracuje 20 i pracują w trzech gazetach, bo inaczej by nie zarobili na swoje 30-letnie kredyty na wynajęte kawalery. A co o dziennikarzach smutne sportowych? Smutne to trochę, no ale... Okej. Co o dziennikarzach sportowych świadczy przypadek Tomka Burnosa, którego ty znasz bardzo dobrze, ja znam trochę mniej, a może dużo mniej, ale też się poznaliśmy. Abstrahując od tego, czy był pijany na antenie, czy nie był, abstrahując od decyzji Eurosportu, która jeśli Tomek rzeczywiście był pijany, to pewnie była słuszna. Ale reakcja kolegów była moim zdaniem żenująca. No, ja muszę powiedzieć, że ja byłem parę razy w życiu trafiony przed programem i szef wychodził i mówił, Paweł, zmęczony jesteś, idź odpocznij. I potem za 3 dni w ogóle nie było tematu. Nie wracaliśmy do tego. Tak jak ja wielu dziennikarzy też karałem, wtedy, kiedy byłem szefem, czy to w Super Ekspresie, czy w przeglądzie sportowym, karałem, jak na przykład spóźnili coś, czy zrobili coś nie tego, ale nigdy do głowy by mi nie przyszło, żeby widząc kolegę w biedzie, to jemu nie pomóc, bo to jest taki naturalny odruch chyba. To już nawet ja nie chcę nadużywać słowa solidarność, ale zawodowa, czy towarzyska, koleżeńska, bo przecież się siedzi biurko w biurko, zna się swoje dzieci, dziewczyny, chodzi się na te same imprezy, ale chodzi tylko o takie zwykłe ludzkie odruchy. No przecież jak komuś zaszkodzimy, to on straci źródło utrzymania. To jest tak samo, jakbyśmy nałożyli embargo na jabłka polskie. Po prostu świństwo, bo każdy ma prawo mieć chwilę słabości. Ja nie chcę tutaj czarować, ale przecież z naszych prezydentów to chwilę słabości to miał i Lech Wałęsa, i Aleksander Kwaśniewski, tak? O Wachowskim to nawet nie mówię, a to był pierwszy minister, który kompromitował się na okrągło, ale mimo wszystko nikt nikogo nie gnoił, no bo to jest takie gnojenie. A to, że facet o 12 w nocy przychodzi komentować i mu się pomylą 4 nazwiska, zdarza się. Jak mówią Rosjanie, jak gawriat ruski, bywa. Trzeba się uczyć języka nowych panów.
To się śmieje, bo to... Ale reakcja na Twitterze niektórych dziennikarzy, szczególnie młodych, moim zdaniem była żenująca, dlatego że... No co pisali? Znaczy ja nie wiem, co to Twitter, ale wiem, że to jest takie plotkarskie takie trochę. Że patologia, co za patologia, najebany burnos, bla, 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 bla. No, to, no mówiąc szczerze, ja powiem tak. W tym niejednokrotnie jego reakcji nie byli koledzy. Siedzimy teraz w Championsie, jest tu, widzę, tak mniej więcej z 200 flaszek i zapewniam, że nie ja je wypiję dzisiaj, a ktoś je wypije. Czyli zakładam, że nie burnos też nie przyjdzie. Więc ludzie, którzy sami biegną po te dwa piwka i frytki, to nie zdają sobie sprawy, że ktoś inny też ma do tego prawa. Dlatego cały czas mówię, najważniejszy akt urzędowy w Polsce to jest konstytucja. 4,20 kosztuje tutaj na dworcu w księgarni Matras i tam jest napisane, że tak, że można mówić co się chce, czyli to co ja robię, można pić piwo, czyli to co ja robię i można spać do południa, czyli to co ja robię. I jak ktoś mówi, że nie można, to znaczy, że nie zna podstawowych aktów prawnych. Zgadzamy się? Tak, tylko... No tylko co, tak? Powinienem tylko... księdzem zostać. Nie, ale to, że można pić alkohol, nie znaczy, że można go na przykład pić w pracy, prawda? Bo no ale nikt nie powiedział, że Tomek pił w pracy, tylko że pomylił drużynę jedną z drugą trzecią. A może brał lekarstwa? No właśnie, a może wiele brał osób lekarstwa? Powiedziało, właśnie o to chodzi. Właśnie a może brał lekarstwa? Nie wiedząc, ja na przykład, zobacz, mam przy sobie, zobacz, okulary, ale mam też strzykawkę, nie? Którą robię dziennie 10 zastrzyków. Mam też tabletki, nie będę ich wyjmował, bo są tu na dnie kieszeni, 24 tabletki dziennie. Ja też nigdy nie wiem, jak te tabletki zareagują. Może się okazać, że w zetknięciu z temperaturą, z nie wiem, z czymkolwiek, tak? Nagle się okaże, że będzie szok termiczny. No właśnie o tym mówię, bo my się chyba nie rozumiemy. Ja mówię o reakcji tak zwanego środowiska, którego ty mówisz, że i tak nie ma. No i nie ma, no weź przestań. No. W Polsce 10 tysięcy dziennikarzy, ja znam tak naprawdę może 5. Ale chodzi mi o to, znaczy, że... znam, w sensie, że, to, że szanuję. Oni wiedzieli pewnie lepiej niż burnos, co ten burnos zrobił i zaczęli go krytykować natychmiast, a ja bardziej oczekiwałbym tego, że... Ktoś do niego zadzwoni, napisze SMS-a, zapyta, czy wszystko jest w porządku. Znaczy, to też jest taki problem, bo dziennikarz jest od ujawniania informacji, nie zatajania, bo to rozumiem, że chodzi o to, że to zostało rozpowszechnione, więc chodzi mi bardziej o to, że ujawniono, bardzo dobrze, bo ja dziennikarzom płaciłem za to, żeby ujawniali, a nie żeby zatajali. Dlatego nie lubiłem nigdy Borka i Kołtonia, bo oni znali dużo sekretów z kadry, a nigdy nic do gazety nie dawali, tylko takie bla bla. Więc to akurat jest dobre zachowanie, że ktoś to opisał, natomiast złe, że no zawsze jest jakiś dźwiękowiec, zawsze jest jakiś operator, no ktoś dyżurny, kierownik produkcji. No, ja akurat znam specyfikę telewizji i wiem, że zawsze kilka osób jest. I jak widać, że ktoś się gorzej czuje, to trzeba mu pomóc, bo to jest tak, jakby ktoś zasłabł na ulicy. Ja miałem taki numer parę lat temu, że na ulicy zasłabłem, bo spadł mi cukier do 60 i przyjechało pogotowie, ale przyjechała też policja. No i uznano, że trzeba jednak nie do szpitala, tylko do izby wytrzeźwień. Opisałem to w gazecie, także to ja wszystko, co o mnie się dzieje dziwnego, opisuję od razu, żeby mnie nikt tam potem nie szarpał, nie szczypał. Ale było to żenujące, bo ja mogłem wtedy umrzeć. Po prostu byłem w śpiączce. I to się zdarza u cukrzyków. Zresztą cukrzyków jest całe mnóstwo wśród społeczeństwa, około 3-4 milionów. My ich nie widzimy, bo nikt się nie chwali, tak, że chodzi ze strzykawką. Ale muszę powiedzieć, że ludzie zawsze byli, są, będą niesprawiedliwi, że tak to ładnie zwieńczę. Jezusa Chrystusa ukrzyżowali. Tak czy nie? Tak. Mogli go przecież spokojnie puścić wolno. Tak. A puścili wolno bandytę Barabasza. A Jezusa zabili. A co zrobił Poncjusz Piłat? A ile razy ty umył się... Umył ręce. To, co najlepiej wychodzi naszym, nie tylko rodakom, ale w naszym kręgu cywilizacyjnym.
czasami tam się ze mnie śmieją, że ja tutaj udaję bogacza, a pożyczam pieniądze, bo zdarza się, że tak jest, nie? Tyle, że ja mam parę domów, a moi koledzy to się dorobili na dziennikarstwie rowerów, no, z przerzutką. Więc to jest taka mniej więcej subtelna różnica. Oni to wiedzą, no ale już nie będą o tym głośno. A czy ty jesteś nauczycielem dla tych młodych ludzi w Orange'u? Czy ty patrzysz na nich z góry i tyle? Nie, ja jestem kumplem, a w ogóle nie traktuję ich, jak to się mówi, tak, z ex-katedra, że z góry, wyrocznia. Nie, raczej kumpel, dużo rozmawiamy, głównie o dziewczynach i zabawna rzecz jest taka, że kiedyś tak się ci chłopcy zaczęli śmiać, że a Paweł tylko o dziewczynach. Ja już się pomijam to, że się bardzo cieszę, że gadam o dziewczynach, a nie o chłopakach, nie? Bo inaczej to bym, wiesz, na ciebie cały czas tu się wyślepiał, nie?